Yo, siemano, z tej strony Nikita i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Back to School. Wczoraj robiłam zakupy do szkoły i mam rzeczy na cały rok do drugiej klasy i będę oczywiście jutro chodziła do drugiej klasy i chcę właśnie wam pokazać, co będę miała przez ten cały rok do szkoły. Jak widzicie, teraz mam rzeczy już na stole, więc teraz wam pokażę, co będę miała na cały rok do drugiej klasy. Więc tak, może zacznijmy od plecaka. Ja go już mam od pierwszej klasy. Jest on bardzo fajny. Tutaj mam takie fajne rzeczy. O, nie wiem, pokazać. O, tutaj. Tutaj jest na pendrive'y i tak dalej, klucze, pieniążki i tak dalej. Ups, spadło. I w ogóle. I tu są takie schowki w tym. I to jest bardzo fajne, bo tutaj też jest schowek. Taki jakby mini portfel. Jak widzicie, tutaj też mam portfel właśnie. I też go mam od pierwszej klasy. Jak widzicie, on ma taką pojemność. Tutaj ma jak normalny portfel, tylko że nie ma tutaj rzeczy. Tutaj ma jedynie taki o schowek. I jeszcze mam od pierwszej klasy taki opiórniczek na mazaczki i tak dalej. I mam od pierwszej klasy taki o piórnik z emotikonami. Więc już przeszliśmy od pierwszej klasy, teraz czas do drugiej klasy przejść. Tutaj mam takie o dwa te naklejki. W sumie tutaj są trzy i tam są trzy, więc mam w sumie sześć. Żeby się nie pogubiło, jakbym miała jakieś same rzeczy, nie wiem, na przykład, nie wiem, jakieś książki te same i by się mi pogubiły i bym nie miała takiego czegoś, to by po prostu bez imienia, by nikt nie wiedział, że to jest moje i bym to zgubiła. Więc tak, tutaj mamy taśmę klejącą, o, i ona jeszcze nie jest otworzona, jak widzicie, tu. Jest zupełnie nowiutka, jak widzicie, jest osioł i właśnie jest różowiutka, tak jak oczywiście lubię. Tutaj mam jeszcze do niej wkłady, jakby się zmieściły, bo w sumie nie wiem, ale chyba się zmieszczą. No chyba się zmieszczą. Dobra, więc tutaj mam takie gumki, o, takie o. Dwie i jedną taką znaną z kozą, nie wiem w sumie, więc mam takie gumki cztery, takie zielone dwie i fioletową i różową, więc tyle gumek mam, bardzo za dużo. Tutaj mam wkłady do pióra. I jeszcze mam tutaj pióro, bo jak wiecie, druga klasa, pióro, trzecia klasa, długopis. Wiecie, jak idziecie do drugiej klasy, to chyba już wiecie. Po prostu mam tutaj wkłady, tutaj mam ten pióro i tutaj też chyba mam jeden wkład. Więc tak, tutaj jeszcze mam zakreślacz, po prostu sobie kupiłam. Chyba nie będzie mi potrzebny, no ale czasami jak, nie wiem, będzie jakiś nauczyciel potrzebował, czy ktoś, to na pewno się przyda. I mam tutaj dwa joysticki, glue sticki, czyli że klej. Joystick, glue stick, można się pomylić łatwo. Mam dwa kleje. Ja mam jeszcze jeden klej Magic i on jest bardzo łatwo skupialny. Znaczy, gdy się go otworzy, lepiej tutaj nie będę otwierała, bo zrobię bałagan, ale jak go się otworzy, to on otworzy, to po prostu z niego będzie leciało, nawet gdy nie będziesz przyciskał, więc to jest niefajne. Powiem wam, że to jest niefajne. Tu mam plastelinę kolorową. Taką kolorową, tutaj już mi się zniosło.
ale jak widzicie, taka kolorowa tutaj, plasticina. Nie wiem, co to znaczy, chyba po angielsku plasticina. O, zobaczcie, tutaj są przystawki, tutaj są też, nawet jest dinozaur. I jest oczywiście oszą, ptaszek. I tak. Tutaj mam nożyczki. Da się je tutaj otworzyć i zamknąć. Ale nie w sumie, że da się je otworzyć i zamknąć, tylko że tak się uda je przecinać, ale nie ma co. Nimi przecinać nie ma co. O, tu mam kolorową bibułę. Mam czarny. Jasny filet, jasny czerwony, ciemny czerwony. Czy to się różni jakimiś kolorami? Bo ja nie widzę. Ja nie widzę. Tu jest różowy, tu jest pomarańczowy, tu jest biały. Widzicie? Tu jest zielony, tu jest brązowy, tu jest ciemny fioletowy. Widać różnicę. Tu jest ciemny niebieski, granatowy. I tu jest jasno niebieski. A tu jest żółty. O, wkładów nie może. A, miałam dwa wkłady. Tutaj mam cztery ołówki z gumkami. Tu miałam 8 gumek. Jakie te potrzebne, poprzednie, to łamam te jeszcze gumki. A jak nie wiecie, to jest Big Evolution. Bardzo znane ołówki, no nie dla mnie. I tutaj jest pokazane, że one są niezniszczalne. Gdy je zrzucicie tym, to po prostu się one nie złamią. Próbowałam już na kratkach Big Evolution i naprawdę nie łamią się. Więc tak. Tutaj mamy oczywiście mazaki Big Evolution, Big Kids w sumie, Evolution. I łatwo jest wyprać. Czyli na przykład jakbym otworzyła na odcinku, to po prostu jakby się pomalowała, to by się to wyprało. I po prostu to są bardzo fajne Big Kids, że się da wyprać. Bardzo polecam i mają żywe kolory. I nawet na kartce też to piszę i też tak jest, więc bardzo polecam Big Kids Evolution. Jak nie mówiłam o kredkach, to też kredki są. Tutaj są kredki akurat Bambino, jak widzicie. 12 kolorów, sami zobaczcie. I w ogóle tutaj są złota kredka. Czy widzicie złotą kredkę? Bo ja tak. Oczywiście, że jest tutaj złota kredka. A czy to i to wygląda jak czarne? Bo to jest fioletowej czarne. Czy brązowej czarne? To fioletowej czarne. Można się łatwo pomylić z tymi kolorami. Tutaj mam niki i tak dalej. Po prostu mam te rzeczy i je się nie da zgiąć, bo one są z plastiku. Ale tutaj piszę extra resistant. Nie wiem, co to znaczy. Więc mam takie linijki i tak dalej. Tutaj mam plastelinę, też 12 kolorów. I zobaczcie, co to jest. Od 3 lat. Ile są 3 latka? Tutaj jest oczywiście od 3 lat. Tu jest... Co? Zobaczcie, tutaj pisze do 98% naturalny. Wymyślicie, że to jest drzewo? Bo tutaj jest namalowane drzewo. A tak nie uwagi.
kto nie pomyślał, że nie będzie kotków w naszym filmiku. Oczywiście, że będą. I to są farby plakatowe kotki. 20 ml, tutaj pisze 12 kolorów, farby szkolne i tak dalej, i tak dalej. 20 koteczki. Miau, miau. Na rogu miała małą śniadaniówkę i ja ją kupiłam w Berlinie. Ona jest bardzo fajna, bardzo korzystna. To jest Ampelmann z zielonego światła. I jest bardzo fajna ta śniadaniówka, bo ma taką fajną przegródkę. Ja mam śniadaniówkę zamiast głowy, zobaczcie. Oczywiście tę przegródkę, kurczę, można wyjąć. O, proszę, można ją wyjąć. I można ją też przekładać, tylko nie wiem w którą stronę. Bo ona tutaj ma różne te dżindze, czy coś. I można tą przegródkę przekładać, te przegródki. Tutaj mam taki korektor, zmieniłem, bo jest on potrzebny w drugiej klasie. Ale mam korektor, więc no. To jest już drugi mój korektor dzisiaj, który mam w ręce. W sumie nie mam go w ręce, bo korektor jest za tym opakowaniem. Ale go widać, więc chyba zajdę jako drugi korektor więcej. Jako dzisiaj. Tutaj mam pędzle. O nie, otworzyły się. Otworzyły się, nie no. O, one są strasznie twarde. Ja. Tutaj mam blok techniczny, kolorowy. Tu mam blok rysunkowy, w sumie nie wiem, czy kolorowy, biały. Tu mam blok rysunkowy kolorowy, blok techniczny. A. Tutaj mam dwie teczki z Paryżem, tutaj wieża Eiffla jest. I w sumie nie wiem, co to jest. To jest most, ale nie wiem gdzie. Więc nie wiem. Tutaj mam bidon, bardzo fajny, czarny. I bardzo łatwo się go otwiera, zamyka. I w ogóle. Nawet tutaj jest takie, żeby trzymać, takie o palce, żeby trzymać go. Ale to jest na odwrót tak. Bo, a w sumie jest dobrze. Piję powietrze. Czy da się pić powietrze? Bo ja nie wiem. Uwaga, uwaga. To jest ołówek Star Wars. To jest gumka z miękkim. To jest ołówek Star Wars. I jeśli oglądaliście Star Wars, to chcę, żebyście mogli, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie być po ciemnej stronie mocy, czy po jasnej stronie mocy, bo ja wolę być ta dobra. Au. Więc teraz nadeszła ta chwila, by pokazać zaszyty. Oczywiście mam tutaj milion zeszytów. Więc tak, tu mam taki zeszyt. A5, 32 kartki w kratkę. Zobaczcie sami, jaka fajna kratka. Nawet jest z takim stworkiem, którego ja mam milion zeszytów, milion tysięcy. I tu jest emoji. Dobra. Tutaj mam zeszyt też w kratkę, A5,
32 kartki. Jest oto z takim obrazkiem. Też jest z takim stworkiem. Oczywiście. Tutaj mam też w klatkę emoji. Też. I też ma puszczone oczko. Nie wiem, jeśli śmieci puszczać oczko. A5, 32 kartki oczywiście i w klatkę. Chyba wszystkie będą takie same. Tu jest to samo, tylko że inna okładka. Fajny wiatraczek. To jest z Frozen. Znaczy kolejny lodu i to jest Olaf. To jest w klatkę. I tutaj można się podpisać. I nie wiem ile ma kart. Chyba też 32. Tutaj już mamy większą, bo tutaj jest w linie. Oczywiście 32 kartki, A5 jak zwykle. I tutaj mam o takie coś i tu jest Xbox. Tutaj mam koteczek taki, miau miau. I też miałam taki właśnie z polskiego w pierwszej klasie. Ale, on jest pusty. Miałam w sumie dwa linie do polskiego. Tutaj jest w linie, to samo, tylko że właśnie z delfinkiem. Jeszcze mam jeden raz. Muszę wam pokazać, bo mam jeszcze raz. Jak były kotki, to też są i pieski. To samo w linie. Oczywiście tutaj widać. W linie. Kolorowe. Więc tak, tutaj mam emoji. 16 kartek. 16. Nie wiem czemu. Patrzcie, jedna strona, druga strona. Jedna strona, druga strona. Takie zmylenie. Tutaj jest jeden płaczący, drugi płaczący. Tutaj jest 16, a 5 i w kratkę. Jeśli widzicie, to dobrze. O. I on nie ma akurat tego stworka. O. I jeśli ktoś ma Lord Surprise, to znajdzie się też. Oczywiście zeszyt Lord Surprise. Też jest w linie. Jest z brokatem. I tutaj należy się napis po angielsku. Ja w sumie nie wiem, co to oznacza. O, i jeśli macie tą LOL, to napiszcie LOL w komentarzu. Tutaj mam emoji. Tutaj o, linie, 16 kartek, A5. I słodkie kotki. O nie. Słodkie kotki oczywiście powracają. 32 kartki, A5. Dwie linie. To samo. Co miałam wcześniej. Już wam pokazuję tym samym, gdzie to jest. To było na samym początku. O. Proszę bardzo. To samo. Identyko. Nawet obydwie są w klatce, więc nie wiem, czym się pomyliliśmy. To jest coś innego pisze z tyłu. 16 kartek, A5. Co tutaj pisze? Tutaj pisze tak. Tu pisze rowerzysta, rower, książka, księga, maluje, wówka, orzech, druk. Dobra, więc mam na ostatnie dwa zeszyty. Tutaj mam takiego lwa. Jeśli byliście na Lion King, to napiszcie Król Lew. Ja byłam na obydwu, mam DVD Król Lew i byłam w kinie na prawdziwym. To jest oczywiście w linie, jak zwykle. I tutaj mam zeszyt do nut. Ja już umiem pisać klucz wiolinowy,
Jeśli wy też umiecie, to napiszcie w komentarzach klucz wiolinowy. A my już kończymy ten odcinek. Życzę wam miłego dnia. Miłego dnia rozpoczęcia roku szkolnego i żebyście mieli dobre oceny. I życzę wam, żeby wam matematyka poszła dobrze. No to na razie, pa! Nie mogę. Ja się mam na testniki tej warto i. O co się tam patrzysz? Jest tam ktoś. Ja się wyjdę. Musiałam się. Mogę. Nie wiedziałam, kiedy mam zacząć. Ja nie mogę, bo się mam odpocząć. Jeszcze raz. Ja się mam z tej strony Nikita i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać Back to School i wczoraj robiłam oczywiście zakupy, więc tam, o, za kamerą mam rzeczy i chcę wam pokazać, co przez cały rok będę miała na tą do szkoły. Nie.